Detective Castellanos. Was that someone else's memories? Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy The Evil Within. Okej, mamy rozdział 9. Znajdujemy się z powrotem w szpitalu. You are moaning in your sleep. Have a bad dream? Chodźmy pogadać z lekarką. Let go of me! Halo, panie, tu pan jest? Please refrain from agitating the others. Ale my przecież go nie straszyliśmy. Potrzebował pomocy. You don't look well at all. Wyglądam tak jak zawsze, o co ci chodzi? Mogę zapisać stan gry, ale po co? Skoro dopiero rozpoczęliśmy rozdział. Dobra, podejdźmy do krzesełka, zobaczmy, czy możemy coś ulepszyć. Mamy 10 tysięcy punktów. Ale to i tak jest mało, biorąc pod uwagę, że na jedną rzecz możemy wydać aż 5 tysięcy. Zwiększ maksymalną wartość wskaźnika zdrowia. Maksymalny czas sprintu, no właśnie, 9 tysięcy, a mamy tylko 10 tysięcy. Walkę wręcz. Czy coś możemy ulepszyć z broni? Zwiększa siłę ognia, szybkostrzelność. Amunicja do rewolweru. No tak, to by mi się przydało, ewidentnie. Zwiększa liczbę amunicji do strzelby. Snajpera by mi się jeszcze przydała. Ponieważ jest to naprawdę porządna broń. Bełty do agonii. Granaty. Tylko 1000, spoko. I zapałki. Zapałek nie potrzebuję. Mogę sobie zamrażający bełt wytworzyć, a raczej... No tak, może zostać zwiększony. Albo oślepiający bełt. Dobra, ulepszymy sobie atak wręcz. Dobra, ja myślę, że tyle wystarczy. Kontynuujmy zatem. Czy ja mogę teraz podejść do lusterka i w końcu rozpocząć ten rozdział? Nie mogę. Czyli coś jeszcze tutaj muszę zrobić. Memories are vague things indeed. It can be easy at times for memories to be distorted by others. That is why they must be cherished. Okej. Coś z tym musi być zrobione. Wow, jest i Rubik. Czyli tak rozpoczyna się ten rozdział. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli z nim walczyć. Wow, przenieśliśmy się. A nie, wydawało mi się. Wydawało mi się, że znajdujemy się w innym miejscu. Aczkolwiek gierka nabrała kolorów. No bo tak się czuję, kobieto. Powiedz mi lepiej, co ja muszę zrobić. Tu jest zamknięte. Czy ja muszę się cofnąć? Może tak. Może muszę iść do tego pacjenta, który wołał wcześniej o pomoc. Aha. Wow. No dobra, czyli się gdzieś przenieśliśmy. Coś tam na końcu jest. Mamy słonecznik. Jest i Rubik. Okej. Fragment mapy numer 15.
Dobra, standardowo otwórzmy sobie nasz ekwipunek, zobaczmy jak wygląda stan naszego zdrowia, amunicji itd., itd. Dobra. Pociski do snajpery. No i mamy żel. A tutaj nic nie było. No cóż, szkoda. Wow. Mamy bełta, ale nie mogę go podnieść. Pytanie, który to jest bełt? Aha, bo ja mam 3. No dobra. Więcej i tak nie podniosę. W takim razie kontynuujmy. Ogólnie nagrywam ten odcineczek w dzień. Mam nadzieję, że nie będzie słychać przejeżdżających samochodów za oknem. Ponieważ zawsze nagrywam wieczorem. Wtedy jest ruch mniejszy. No i tych samochodów aż tak nie słychać. Mamy jakąś bramę. Wait. I've seen that house somewhere. Na pewno oglądałeś jakiś horror i tam widziałeś ten dom. I've never been here before, but... Wygląda troszeczkę jak posiadłość Lary Croft z Tomb Raidera. Wystraszyłem się kruku. Aha, poczekajcie. To też troszeczkę przypomina to miejsce z początku gry. Kiedy były tutaj te radiowozy policyjne i my tutaj wchodziliśmy do środka, tak przynajmniej mi się wydaje. No tak, tak przynajmniej mi się wydaje i wydaje mi się, że to jest faktycznie to miejsce. Hey! Stop, damn it! Chociaż nie przypominam sobie tych schodów na górę. Mamy strzykawę. Godzina 10:05. Albo 22:05. Now what? No zobaczymy, czy będą takie okrutne zamiary wobec nas. Dobra, mamy tutaj miejsce, gdzie możemy zapisać stan gry. Na razie nie będę zapisywał, ponieważ rozpoczęliśmy ten rozdział, więc nie ma największego sensu. Czuję się, jakbym grał w Residenta. Tam też właśnie chodziło się po takich opuszczonych domach. Mogę się ukryć. Ale pytanie, dlaczego? Czy będą tu jacyś przeciwnicy? Najwidoczniej tak, skoro mogę się ukryć pod stołem. Talerze też zbij, a co? To jest dziwna jakaś rura w podłodze. Znaczy, wychodząca ze ściany. Okej, widzę jakiś cień. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś wielki przeciwnik. Ponieważ już ta gra przyprawia mnie o ciary. Usłyszał czy nie? To wygląda jakby on coś jadł. Wow. Mamy pułapkę na ścianie. Rozbrójmy ją w takim razie. Okej, troszeczkę za wcześnie wcisnąłem. Ale widzę, że ten stwór już tutaj idzie. Dobra, na szczęście to jest ten zwykły pionek z bełtem w głowie. Ale chyba tam ktoś jeszcze jest. No dokładnie. Pyk. I cyk. I po gościu. Przeładujmy sobie broń. O, ma tu porek. Bardzo mnie to cieszy. Wow. Wow, wow, wow. O, co tu się wyprawia? Ja stąd spierdzielam. Wiecie co, ja się ukryję pod stołem. Ponieważ nie mam zielonego pojęcia, co tu się wyprawia. A się boję. Mam nadzieję, że ten niebieski obraz zaraz zniknie. Jest Jerówik! Okej.
Dobra, był to Ruvik. Ale udało mi się mu uciec. Całe szczęście. Mamy pociski do shotguna albo do rewolwera. W sumie one wyglądają bardzo podobnie. Rozwalmy te beczuszki. No i oprócz tego mam tutaj... No i mam tutaj tylko hydrożel. Dobra, kolejna pułapka. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się ją rozbroić poprawnie. Okej. Dwa elementy, z których będę mógł wytworzyć bełty. Tu też mogę się ukryć. Czyli jeżeli pojawi się kolejny niebieski obraz, wiem, że mogę się ukryć tu pod stołem. Ale mam nadzieję, że już się nie pojawi. What do we have here? A, mamy mózg. Subject number 58, test 92A. Electrode placement M33, pain region. Ineffective. Anticipate greater results with stimulation of section F7. The consent region of the neocortex. Imprint. Only partially successful. Individual personality traits linger. Ej, zaraz, to jest mój mózg. Nie do końca wiem, o co tutaj chodzi, ale to wygląda, jakbym sam sobie przeprowadzał operację. No bo spójrzcie. Obojętnie, gdzie ja to wcisnę, to mi spada poziom energii. Tutaj mam jakieś gwoździe czy coś wbite w mózg i wydaje mi się, że ja muszę się tego w jakiś sposób pozbyć. Tylko nie mogę. Dobra. Otwórz taśmę, jeszcze raz. Subject number 58, test 92A. Electrode placement M33, pain region. Ineffective. Anticipate greater results with stimulation of section F7. The consent region of the neocortex. Subject imprint. Only partially successful. Individual personality traits linger. Dobra, ja na razie to zostawię, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam to zrobić i pójdę rozejrzeć się dalej. Ale coś na pewno z tym mózgiem będę musiał zrobić. Dobra, mam jeszcze kilka pomieszczeń do obejrzenia. Nie mogę tego rozwalić, okej. Dobra, cofnijmy się i chodźmy w drugą stronę w takim razie. No jak możecie zauważyć, troszeczkę energii straciłem, robiąc sobie kuku w mózg. Okej, tu możemy zapisać stan gry, ale na razie tam nie pójdę. Wow! Mamy jakieś wielkie drzwi z jakimś dziwnym mechanizmem. Zapewne te drzwi będziemy musieli otworzyć. Ale żeby to zrobić, pewnie musimy przemierzyć cały dom w celu odnalezienia jakichś wskazówek. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu coś leży. Trzy zapałki. Okej, mamy tutaj drzwi po prawej, możemy iść tutaj korytarzem, więc najpierw sobie zobaczymy, co kryje się za tymi drzwiami. Kolejne pociski, tym razem do snajpery. Jestem tego pewien. Żel, wszędzie żel. Ale żel się przyda. Aczkolwiek i tak mi się wydaje, że nie uda mi się ulepszyć postaci maksymalnie.
zapewne czegoś nie będę mógł zrobić, ponieważ nie będę miał aż tyle tego żelu. Dobra, jeszcze sobie to rozwalimy. Może faktycznie coś tu znajdę, ale jednak nie. Okej. Dobra, wiecie co? Mamy tutaj strzykawę. Ja sobie zażyję tą. Ponieważ troszeczkę energii straciłem. No i wezmę sobie tą. Dobra. Wow. Znowu ktoś się tak dziwnie śmiał. Mogę się ukryć w szafie. Wow. W ostatniej chwili. Dobra, w razie gdyby pojawił się Ruvik, Ravik, Ravik, nie wiem jak to się poprawnie wymawia, będę mógł ukryć się tu w szafie. A coś czuję, że za chwilę się pojawi. No bo po co byłby taki dziwny śmiech szyderczy w tle? Mamy grenady. Czy ja mogę coś zagrać? Notatka z pokoju muzycznego posiadłości. Dwa światy ogrodzone poszarpaną otchłanią. Powyżej widzowie bez twarzy drwią z tragedii. Poniżej bezbronne ofiary tracą wszystko. Aha. Czyli tu też będę potrzebował jakieś elementy, tak? Jakiś klucz, żeby móc tu włożyć. Bełty, bełty, bełty. Czyli tutaj tak naprawdę nic nie było. Oprócz kilku przedmiotów, które udało mi się wziąć. Potrzebuję jakiegoś elementu, żeby otworzyć tamte drzwi. Ale nie mam go. W takim razie możemy udać się jedynie na górę. Nie wiem, czy jest sens zapisywanie teraz stanu gry. Albo wiecie co, zapiszę sobie tak w razie gdybym zginął. Wycinek z gazety Crimson Post. Tragiczna śmierć dziecka i niani w pożarze w Crimson City 11 lutego 2012 roku. Mimo iż straż pożarna w Crimson City przybyła na miejsce bardzo szybko, a strażacy nie ustawili w wysiłkach, szybko rozprzestrzeniający się pożar domu spowodował śmierć małej dziewczynki i jej niani. Do tego tragicznego wydarzenia doszło wczoraj po południu w dzielnicy Park Ridge w Crimson City. 5-letnia Lily Castellanos i jej opiekunka 50-letnia Junita Flores nie zdołały uniknąć płomieni i dymu, które szybko objęły dom jednorodzinny. Rodzice Lily, którzy oboje są śledczymi na komendzie policji w Crimson City, natychmiast przybyli na miejsce, ale było już za późno, by uratować ich córkę z płomieni. Pożar ostatecznie został ugaszony przez strażaków po kilku godzinach, ale dom został całkowicie zniszczony. Przyczyny pożaru są ustalane, ale wstępne oględziny wskazują na zwarcie w instalacji elektrycznej. Ciąg dalszy na stronie 8. I knew it. Don't you think you should use your green gel? Zapiszę sobie szybko stan gierki. Z tego powodu, że boję się, że kiedy zginę, to będę musiał przechodzić wszystkie te pomieszczenia od początku. A tak wiecie, co przejrzałem, to przejrzałem. Nie będę musiał tego robić ponownie. Wow, 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 wow. Okej, dobra. Tutaj, z tego co pamiętam, był stolik, gdzie mogę się schować. Stoi tutaj. No dalej, idź sobie. Boję się ciebie. Nie wiem, dlaczego on mnie tak prześladuje. Ale okej, tak jak powiedziałem, udamy się teraz na górę. Rozejrzymy się po tamtych pomieszczonkach, które tam są. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakiś klucz. I dowiemy się, o co chodzi z tym mózgiem. Dobra, jak jestem tutaj, to udajmy się na prawo.
Zamknięte. Czyli też będę potrzebował jakiś klucz. Ale za to tu jest otwarte. Biblioteka. Ktoś tu jest. Okej, może w bibliotece znajdę jakieś informacje na temat tego mózgu. Gdzie ja mam te elektrody tam strzepić? Kolejne pociski. No dobra, wejdźmy na górę. A co by było, gdyby teraz się pojawił ale mnie zaskoczył! To było naprawdę dziwne. Giń! Ale gdzieś jest jeszcze jakiś stwór. Tam. Skąd on wyszedł? No, nie w tą stronę. Okej, widzę, że coś tutaj leży. Coś podświetliło się na niebiesko. Może to jest klucz? Może to jest klucz do tego pokoju na dole? Górne pokrętło sejfu, stare pokrętło sejfu, widnieją na nim liczby od 0 do 24. Aha, okej. Czyli to był sejf. Tu też coś mamy. Ale nie mam zielonego pojęcia, o co w tym chodzi. Okej. Zejdźmy w takim razie w dół i poszukajmy dolnego pokrętła. Mogę podnieść butelkę. O, mamy pociski. Grenade. I mamy zamrażającego bełta. Nie chcę chodzić z tą butelką. Wyglądam troszeczkę, wiecie, jak pijak z butelką w ręce. Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. No i mamy topór. Topór jest dobry, ponieważ widzę, że będzie kolejny przeciwnik. Dobra, mamy łóżko, więc w razie co będę mógł się tutaj schować. Notatka z pokoju Ruvika. Znów ją tam widziałem, stojącą na końcu korytarza. Długie czarne włosy, piękne jak zawsze, skąpane w świetle księżyca. Oczy jak mroczne sadzawki na porcelanowej twarzy. Miała na sobie ulubioną sukienkę, czerwoną niczym karmazynowy zachód słońca. Jak stróżka krwi w półmroku. Lauro, to oczywiste, że nie możesz być martwa. Wyznanie miłosne Ruvika. Czyżby to był jego pokój? Mamy też szafę. Okej. I dwie kolejne zapałki. Dobrze, że jest tu tyle tych szaf, łóżek, że będę mógł się schować. Jest, mamy dużą apteczkę. A skoro mamy dużą apteczkę, to znaczy, że mocno oberwiemy. Fuck. Jest Ruvik! What the fuck? Chowajmy się! Akurat idealnie na niego wszedłem. Okej, kontynuujmy. Czyli jest tak, jak podejrzewałem. Kiedy zginę, muszę zaczynać od tego miejsca, gdzie zapisałem stan gry, czyli w szpitalu. Będę starał się co jakiś czas wracać tam, zapisywać stan gry, ponieważ nie chciałbym tego wszystkiego przechodzić od nowa, a jak sami mogliście zauważyć, Ruvik pojawia się co jakiś czas. I nie jest wcale tak łatwo mu uciec.
Najgorzej, kiedy pojawi się centralnie przed twarzą. Wtedy nie ma w ogóle szans na żadną reakcję. Ale okej. Mam nadzieję, że teraz tak szybko na niego nie trafię. Fajnie, jakby też pojawił się jakiś punkt kontrolny. Ale jak możecie usłyszeć taki dźwięk, to znaczy, że on się gdzieś pojawi. What the fuck? Jak ja mam się z tego uwolnić? W ogóle nie miałem szans, żeby cokolwiek zrobić. Jak uciec? Nic! Okej, kontynuujmy po raz kolejny. Coś czuję, że w tym odcinku będę ginął wiele razy. Skąd ty się, goście, tu pojawiłeś? Nie było cię. Ale okej, podpalmy go. Coś czuję, że w tym odcinku będę ginął naprawdę wiele razy, ponieważ jest tu mnóstwo pułapek, których nie widać gołym okiem. Nie ma szans w ogóle na jakąkolwiek reakcję. Co jakiś czas pojawia się też Rubik. O Boże, Boże, Boże. Słyszycie taki dźwięk? To znaczy, że on jest gdzieś blisko. Tutaj mamy szafę, więc w razie co będę mógł się tu schować. Mamy fragment mapy numer 16. I mamy żel w łazience. Dobra. I znowu w to miejsce trafiłem. Wow. Czyli jednak była szansa na jakąkolwiek reakcję. No dobra, no dobra, dobra. Mam nadzieję, że Rubik się nie pojawi. Mogę iść tam, mogę iść tu. Sprawdźmy najpierw, co kryje się za tymi drzwiami. Mamy łóżko. Więc w razie, jeżeli się tutaj pojawi, to będę mógł się schować, okej. Mamy klucz. Dawno żadnego klucza nie znalazłem. Ale powiem wam, że ten odcinek naprawdę jest przerażający. Boję się w ogóle gdziekolwiek ruszyć. Okej, mamy strzykawę. Ale ja mam energię pełną, więc nie ma sensu w ogóle jej zażywać. Coś mogę tu podnieść. Aha, mogę otworzyć. Cały czas szukamy dolnej części kołowrota. Mogę tędy przejść. Again. Znów mózg. Naprawdę, serio? Subject number 12. Test 71B. Electrode placement A2. Stimulation of amygdala, seat of emotion and memory allocation. The fear center of the brain. Gdybym był neurochirurgiem, to bym wiedział, gdzie mam to zrobić. Subject feels as I do. This vessel is far too weak to withstand the psychological weight I myself bear daily. Chyba, że ja muszę w te punkciki, gdzie są te elektrody powbijane. Dobra, sprawdzimy sobie je. W razie co, strzykawa była niedaleko. No nie mam zielonego pojęcia. Gdzie ja mam to wbić? A, Boże, Boże, Boże. Coś czuję, że tak czy inaczej będę musiał się tutaj wrócić i później to wykonać. A to nie jest fajne rozwiązanie. Cofać się. Tym bardziej, że Rubik jest na każdym kroku. Ale może znajdę jakąś wskazówkę, kiedy uda mi się otworzyć safe.
Dobra, gdzie była ta strzykawa? Mam pełny zapas energii. Dobra, udajmy się tutaj. No dalej, szybciej chowajmy się pod łóżkiem, ponieważ Rubik już tu jest. Wow, ale mam gęsią skórę na ciele, naprawdę, poważnie wam mówię. Sobie poszedł. Aż odebrało mi mowę. Lekko się trzęsę. Gość się zmachą. Dobra. Rozwaliłem mu głowę. Nie powinien już wstać. Coś tu leży. Kolejny grenade. Aha, czyli ja sobie to obeszłem wszystko dookoła, tak? I tak naprawdę znalazłem tu tylko mózg. Idę sobie zapisać stan gierki. Mam nadzieję, że zdążę zejść na dół, zanim pojawi się Rubik. I pozostała mi jeszcze jedna część do zwiedzenia. To dobrze, że się mnie spodziewałaś, bo jak sama możesz zauważyć, ten rozdział jest naprawdę mega trudny. Spróbujemy zwiedzić sobie dalszą część tego budynku, ale coś czuję, że jeżeli zginę, to zakończymy ten odcineczek, ponieważ on już troszeczkę trwa i będziemy kontynuować w kolejnym. Nie wiem, na ile udało mi się fabułę pocisnąć do przodu, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę udało. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Dość duży hall. O, coś tu leży. Dobra, dolne pokrętło sejfu. Widnieją na nim cyfry od 0 do 9. Ale teraz pytanie. Jakie jest hasło? Czy te obrazy mają mi coś podpowiedzieć? Nie wiem. Okej. Dobra, podejdziemy sobie jeszcze do sejfu. Włożę te dwa pokrętła, ale jeżeli nie będę znał hasła i kombinacji, to myślę, że zakończymy ten odcinek i w kolejnym odcinku będziemy starali się odgadnąć, jakie jest hasło. No i będziemy też starali się otworzyć w jakiś sposób te drzwi i dowiedzieć się, o co chodzi z tymi mózgami.
tego co pamiętam, ten safe znajdował się tutaj. Albo nie. Aha, okej. Halo, pani. No to ją wziąłem z zaskoczenia. Tu mogę się schować. Dobrze wiedzieć. Gdzie był ten safe? Tutaj? Już do końca nie pamiętam teraz. A nie, tutaj nic nie było. No dokładnie. Wow! Ale się wystraszyłem. Fuck. Dobra, moi kochani, wiecie co? Ja się cofnę, zapiszę stan gry i w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Nie chcę tam iść, ponieważ boję się, że tam za chwilę pojawi się Ruvik. No i zginę i będę musiał zatrzymać. Chociaż nie, przed chwilą sobie zapisywałem stan gry. A bazie, ale jestem zakręcony jak słoik na zimę. Kontynuujmy. Jeśli zginę, trudno. Niedawno zapisałem stan gry, więc za dużo do przejścia nie będę miał, tak czy inaczej. I kolejny mózg. Assumption number 14. Test 88C. Limbic priming. Temp 3. Electrode placement C4. Stimulation of the cingulate cortex. The hope center. Access improves domination of the subject's will, but domination isn't enough. Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, w co ja muszę celować tym laserem. Tak więc ja sobie to zostawię. Wiemy, gdzie są trzy mózgi, trzy próby. Troszeczkę jak w pile. W kolejnym odcineczku będę starał się to rozwiązać. A tymczasem ja sobie zapiszę teraz stan gry, no i będziemy się żegnać. No dobra, moi kochani, w tym miejscu kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie pomysły lub wiecie, co zrobić z tymi mózgami, gdzie mam celować, żeby to rozwiązać, napiszcie mi w komentarzu, zastosuję się do waszych rad, ponieważ ja nie mam kompletnie zielonego pojęcia, jak to zrobić. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia. Piona!